Kampania wrześniowa to temat naszego dzisiejszego spotkania. Przez większość historyków chyba kampania wrześniowa jest uznawana za początek II wojny światowej, choć to kwestia spojrzenia, bo jak wiemy, różnie można na tą kwestię spojrzeć. Niektórzy uważają, że wojna wybuchła w 1939 roku, inni, że w innym momencie, ale zostawmy to na boku. Początek II wojny światowej dla nas to na pewno kampania wrześniowa. Dlaczego doszło do wybuchu wojny? Przypomnę takie bezpośrednie powody, preteksty, można powiedzieć, jakie Hitler wykorzystał, to chęć zajęcia Gdańska przez Niemców, próba wymuszenia na Polakach zbudowania eksterytorialnej autostrady linii kolejowej łączącej III Rzeszę, w sensie Niemcy na zachód od nas leżące i Prusy wschodnie na wschód od nas leżące na północy. No i trzeci powód, taki pretekst można powiedzieć, to to, że Polska nie chciała przystąpić do paktu antykominternowskiego, czego oczekiwali Niemcy. Przypomnijmy, 23 sierpnia 1939 roku zawarto pakt Ribbentrop-Mołotow pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Radzieckim. No i ten pakt tak naprawdę przez większość historyków nazywany jest kolejnym rozbiorem naszego kraju, dlatego że w ramach tego porozumienia, czy raczej na mocy tego porozumienia, Polska miała być podzielona na dwie strefy okupacyjne. Ta strefa na brązowo tutaj zaznaczona to oczywiście obszar, który mieli zająć Niemcy w wyniku tego porozumienia, natomiast obszar czerwony to ziemie, które miały przypaść Rosjanom. No i ten pakt przypieczętował los Polaków. Przypomnę, że pakt Ribbentrop-Mołotow oficjalnie był umową handlową, a to, o czym przed chwilą powiedziałem, to było w protokole, który został utajniony, więc oficjalnie rząd polski na ten temat nic wówczas nie wiedział, kiedy ten pakt był zawierany. 25 sierpnia 1939 roku z jakiegoś jednak powodu Brytyjczycy potwierdzili wcześniej już zawarty z Polską sojusz wojskowy, głosząc, że jeżeli Polska zostanie zaatakowana przez Niemców, to nastąpi reakcja ze strony wojsk brytyjskich. Więc niejako tutaj jakby w odpowiedzi na ten tajny protokół traktatu Ribbentrop-Mołotow mamy taką odpowiedź. Z kolei Mussolini wymięka. Mussolini, czyli sojusznik Hitlera, przywódca Włoch faszystowskich, odmawia ataku na Polskę do spółki z Niemcami. Być może boi się reakcji właśnie państw zachodnich, Brytyjczyków, Francuzów. Trudno odpowiedzieć, ale prawdopodobnie tak to było, więc Niemcy nie mogą liczyć na Włochów przy potencjalnym ataku na Polskę. I w związku z tym, że Hitler nie jest pewny, jak zachowają się Brytyjczycy, bo dopiero co potwierdzili sojusz z Polską, Hitler zmienia datę ataku na Polskę z 26 na sierpnia na 1 września. Fallweiss to kryptonim ataku na Polskę, właśnie ataku niemieckiego na Polskę. Fallweiss, czyli plan biały. Po co przykłada ten atak? Po to, żeby sprawdzić, czy Brytyjczycy szykują się do wojny, czy ten sojusz to jest blef polityczny, czy to jest rzeczywiście coś, co jest realnego. Agenci niemieccy w ciągu następnych dni sprawdzają, czy Anglicy ogłaszają mobilizację, czy się przygotowują do wojny. Odpowiedź przychodzi szybko negatywna, czyli Hitler po tych kilku dniach był pewny już, że świat zachodniej Europy nie pośpieszy na pomoc Polakom i ten 1 września już pozostał datą ostateczną ataku Niemiec na Polskę. Zanim doszło do ataku, Niemcy przeprowadzili jeszcze na terenie Polski akcje dywersyjne, czyli takie, które miały sparaliżować działania polskiego rządu, polskiego wojska, czy funkcjonowanie w ogóle państwa w pierwszych dniach wojny. Oprócz tego wzmożono skargi na prześladowania mniejszości niemieckiej w Polsce, rzekome prześladowania, czyli tutaj chodziło o to, żeby zdobyć jakiś pretekst do tego, żeby zaatakować Polskę. Oficjalnie Niemcy mieli atakować Polskę w odpowiedzi właśnie na to, że mniejszość niemiecka jest dyskryminowana rzekomo w II RP.
No oczywiście podczas wojny mieli Niemcy zastosować taktykę Blitzkriegu, czyli błyskawicznej wojny stworzonej przez Heinza Guderiana, niemieckiego generała. Blitzkrieg jest to inny Blitzkrieg niż w I wojnie światowej. Przypomnę, że w I wojnie światowej chodziło o to, aby zgodnie z koncepcją Alfreda von Schlieffena szybko pokonać Francję, Anglię, a następnie walczyć z Rosjanami. W II wojnie światowej Blitzkrieg polega na taktyce związanej z użyciem broni powietrznej, samolotów najpierw, zdobycie panowania w powietrzu, zniszczenia celów właśnie z powietrza, następnie ostrzał artyleryjski, a na końcu dopiero piechota i czołgi. W ten sposób spodziewano się błyskawicznie zajmować ziemię. Zobaczmy na stosunek sił, jaki istniał wtedy w Europie. Widzimy Polacy z milionem żołnierzy, z taką ilością czołgów, armat i samolotów. No i porównaj sobie to teraz z siłami niemieckimi, prawie 3 miliony żołnierzy, no i odpowiednio ilość większa pozostałego sprzętu wojskowego. Pamiętajmy też, że w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego Rosjanie też się przyłączyli do ataku na Polskę, więc tutaj musimy doliczyć jeszcze jako przeciwników Polaków te siły tutaj zaprezentowane. No i pamiętajmy, że Niemców jeszcze wspomagali Słowacy. Po zajęciu Czechosłowacji, utworzeniu protektoratu Czech i Moraw, Hitler pozwolił Słowakom na prowizoryczne istnienie jako państwa satelityckiego. Słowacja była zależna od oczywiście III Rzeszy, rządzona przez księdza Tiso. I oni też tutaj jakimiś siłami dysponowali i zaatakowali również Polskę 1 września. No i też warto zerknąć, jakimi siłami dysponowali Anglicy i Francuzi i zastanowić się nad takim pytaniem, co by było, gdyby Anglicy i Francuzi rzeczywiście zaatakowali Niemców we wrześniu 1939 roku, czy Niemcy by się byli w stanie obronić. Nasza kampania, nasza taktyka wojskowa, w związku z tym, że liczyliśmy mocno na to, że sojusz polsko-brytyjski czy polsko-francuski rzeczywiście jest sojuszem realnym, nasza taktyka była przewidziana na walkę obronną. Zrezygnowaliśmy z ustawienia wojska na linii rzek Narew-Wisła-San i przesunęliśmy nasze wojska na granicę, dlatego że uznaliśmy, że właśnie trzeba przede wszystkim chronić granic. Porzuciliśmy bezpieczniejsze stanowiska właśnie na tych rzekach usytuowane, bo liczyliśmy na to, że w ciągu tych 15 dni od rozpoczęcia wojny przyjdzie nam na pomoc wojsko brytyjskie i francuskie. Więc nasza taktyka skoncentrowała się na obronie granic. Tutaj widzimy rozmieszczenie naszych armii. Zwróć uwagę, że wschodnia granica Polski w zasadzie pozostawała bezbronna, bo nie wiedzieliśmy o tym tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Główni nasi dowódcy, tutaj warto sobie zapamiętać Juliusza Rumla, nie mylimy go z Rommlem, niemieckim dowódcą, Tadeusz Kutrzeba, dowodzący Armią Poznań na początku, Józef Unruk, który walczył na Wybrzeżu i Franciszek Kleberg, który stoczył ostatnią bitwę kampanii wrześniowej. To są ci najważniejsi dowódcy z tamtego czasu. Na dzień przed wybuchem wojny Niemcy jeszcze zaprojektowali taką prowokację gliwicką, zaplanowali. 31 sierpnia 1939 roku Niemcy przebrani w polskie mundury wojskowe zaatakowali niemiecką radiostację, czyli stację radiową w Gliwicach. Chodziło o to, żeby zrzucić winę na Polaków, którzy rzekomo mordują Niemców w Gliwicach. Całość zaplanował Heydrich. No i to udało się tak sobie, bo radiostacja była w remoncie wtedy i komunikat, jaki mieli nadać rzekomo Polacy, a tak naprawdę Niemcy przebrani za Polaków, po prostu nie poszedł w eter. Ale gazety niemieckie ogłosiły, że Polacy atakują niemiecką radiostację w Gliwicach, w związku z tym w odwecie Niemcy atakują Polskę następnego dnia, 1 września o świcie. 4:34 rano bombardowanie Tczewa, 4:40 bombardowanie Wielunia i w końcu 4:48 rano atak na Westerplatte. Pancernik Schleswig-Holstein, który tu widzimy na zdjęciu, rozpoczął ostrzał bazy wojskowej polskiej na Westerplatte, daleko Gdańska. Kilka dni wcześniej przypłynął tenże pancernik rzekomo z wizytą kurtuazyjną, rzekomo bez żadnej broni na pokładzie, rzekomo tylko ze studentami Akademii Morskiej.
tak naprawdę byli tam uzbrojeni żołnierze, była tam amunicja również dla tego okrętu i w związku z tym ten pancernik po prostu rozpoczął ostrzał Westerplatte. No i u góry zdjęcie słynne też łamanie szlabanu granicznego na granicy Niemiec i Polski. Czyli mamy 1 września początek wojny II światowej, kampania wrześniowa. Bez wypowiedzenia o świcie z Jenacka nasz kraj został zaatakowany. Westerplatte, tutaj możemy zobaczyć, była to baza wojskowa położona w rejonie nadmorskim. Schleswig-Holstein się ustawił w tym kanale, jak widzimy, i strzelał w stronę Westerplatte. Z drugiej strony już mamy Morze Bałtyckie. Dowodzący na początku przynajmniej żołnierzami na Westerplatte, major Henryk Sucharski, przewidując, że tak się może wydarzyć, kazał wyciąć wiele drzew na Westerplatte po to, żeby nie stanowiły one zapory dla pocisków wystrzeliwanych z pancernika. Dlatego tak naprawdę większość tych pocisków nie wyrządziła dużej krzywdy obrońcom. Przelatywały te pociski przez cały ten cypel i spadały do Morza Bałtyckiego. Obrona Westerplatte to jeden z przykładów heroizmu naszych żołnierzy w wrześniu 1939 roku. Mieli wytrzymać jedną dobę według planu, wytrzymali tydzień. Gazeta amerykańska z 1 września, ona główek War, German Troops Invade Poland, naziści bombardują Warszawę. Widzimy tutaj, to jest potwierdzenie jednak tego, że no, ta kampania wrześniowa, początek kampanii to początek wojny II światowej. Pierwsze 3 dni to bitwa graniczna. Staramy się zatrzymać Niemców na granicach naszego kraju. Między innymi wtedy dochodzi do szarży naszej kawalerii pod Krojantami, rzekomo z szabelkami na czołgi, ale o tym jeszcze powiem na końcu, jako omawiając mity kampanii wrześniowej. Następnie mamy też w 1 września obronę Poczty Gdańskiej, oficjalnie placówki cywilnej, ale nieoficjalnie, ponieważ była to jedyna poczta w Gdańsku, bardzo prześladowana przez Niemców, niemieckich mieszkańców Gdańska. To pocztowcy się zbroili jeszcze przed wybuchem wojny, w związku z tym, kiedy wojna się zaczęła, postawili zaciekły opór Niemcom i aż do popołudniowych godzin bronili się w swoim budynku, dopiero kiedy udało się Niemcom przeprowadzić artylerię i użyć artylerii właśnie przeciwko portowcom, to wtedy się poddali, zostali rozstrzelani. Niemcy byli wściekli, że cywile tak długo ich związali tutaj walką. Również w tych pierwszych dniach września mamy bitwę nad Mokrą, gdzie udało nam się zniszczyć aż 150 czołgów niemieckich. Następnie w kolejnych dniach bitwa w Borach Tucholskich stoczona i bitwa pod Mławą. To wszystko te pierwsze 3 dni kampanii wrześniowej i 3 września Niemcy otrzymują notę od Brytyjczyków i Francuzów oznajmiającą, że te dwa kraje wypowiadają wojnę właśnie III Rzeszy. W tym samym czasie wojska niemieckie już zajęły w Polsce Częstochowę. No więc w Polsce na wieść o tym, że Anglia i Francja wypowiadają wojnę Niemcom, w Warszawie, w Polsce fala radości, pochody, jak widzisz na zdjęciu tutaj, ku chwale Anglików, niech żyje Anglia. Większość Polaków myśli sobie, a to już po wojnie, to już teraz kwestia czasu, aby Anglicy dokopali Niemcom, więc w sumie skończyło się na strachu, nie będzie źle. Niestety już 12 września Francja i Anglia poprzez swoich wysłanników podpisały umowę w Abbeville, która mówiła, że oba kraje nie będą prowadziły żadnych działań wojennych przeciwko Niemcom, tylko zapomnieli nam powiedzieć o tym, że taką umowę te dwa kraje podpisały. Więc my ciągle liczyliśmy na pomoc sojuszników, a oni po prostu zdecydowali, że zostawią nas no, samych sobie. Wojna w związku z tym wypowiedziana przez Francję i Anglię Niemcom nazywana jest w historii wojną na siedząco, albo dziwną wojną, albo z niemieckiego Blitzkrieg, dlatego że wojna została wypowiedziana, ale działań wojennych tak naprawdę nie było. Z paroma wyjątkami Francuzi tam kilkaset metrów zajęli po to, żeby sobie oczyścić przedpole dla swojej linii Maginota, linii umocnień. Więc takie drobiazgi, poza tym działań wojennych nie prowadzono. Mało tego, francuscy żołnierze wystawiali transparenty dla żołnierzy niemieckich z napisami: my nie strzelamy do was, więc wy nie strzelajcie do nas. No i tutaj karykatura z tamtego czasu pokazująca tamtą sytuację. Widzimy, że
Niemcy bardzo się boją ulotek, jakie zostały zrzucone przez naszych rzekomych sojuszników zachodnich na terytorium Niemiec. Podchodzą do tych ulotek, jak widzicie, z wielką ostrożnością, bo przecież ulotka to straszna broń, która może pokonać III Rzeszę. Ulotki, które wzywały naród niemiecki do zaprzestania wojny. Tutaj widzimy kolejny komentarz. Hitler pokazany jako taki człowiek, który zbiera owoce do hełmu niemieckiego żołnierza. Widzimy, że wcześniej już zajął Czechosłowację, Sudety. Teraz trzęsie drzewem, gdzie mamy jabłko z napisem Warszawa. Wcześniej już Gdańsk poleciał z tego drzewa. Drzewo widzimy w ogródku o nazwie Polska. No a Francuzi jedyne, co by chcieli uszczknąć Niemcom, wychylając broń nad systemem bunkrów niemieckich, czyli linią Siegfrieda, to jest po prostu zagłębie Sary, które było po wojnie francuskiej, ale po 15 latach w wyniku plebiscytu wróciło do Niemiec. Jeszcze jeden rysunek. Widzimy Niemców wielkich, olbrzymich, atakujących mniejszą Polskę, militarnie mniejszą. No i taka widzimy pomoc Francuza, taka, która rzeczywiście nie może zrobić krzywdy Niemcom. A Niemiec pokazuje pokój, symbol pokoju Francuzów. Nie chcemy z tobą walczyć, chcemy tylko pokonać Polaka. No i wojna na siedząco. Widzimy tutaj żołnierzy, którzy walczą na froncie w 1939 roku, na froncie zachodnim. No, jeszcze jeden komentarz do tego, co się dzieje. Wracamy do Polski osamotnionej. 5 września Niemcy zajęli Bydgoszcz. Bydgoszcz, która później stała się miejscem kaźni, gdzie zamordowano wielu cywilów. 6 września polskie wojsko otrzymało rozkaz wycofania się na linię Narwi, Wisły, Sanu, czyli tam, gdzie początkowo planowaliśmy naszą obronę. Niemcy zajęli Kraków, Kielce, natomiast Warszawę opuścił nasz naczelny wódz, czyli Edward Rydz Śmigły. 7 września, po tygodniu walki, następuje kapitulacja załogi naszej na Westerplatte. Tu widzimy słynne zdjęcie, kiedy major Henryk Sucharski, tutaj go widzimy, stoi przed niemieckim oficerem. Polak kapituluje, ale zwróć uwagę, że to Niemiec mu salutuje. Mało tego, idąc do niewoli, Sucharski zatrzymał szablę oficerską na znak uznania. Niemcy uznali tutaj bohaterskość naszych żołnierzy i pozwolili Sucharskiemu zatrzymać tę szablę również w czasie niewoli. No i tutaj warto wspomnieć, że w ostatnich latach podważa się rolę Sucharskiego w obronie Westerplatte, dlatego że miał już 2 września chcieć się poddać i nie stało się tak tylko dlatego, że jego kapitan Franciszek, pseudonim Kuba Dąbrowski, no się temu sprzeciwił i on pokierował tak naprawdę obroną Westerplatte. Więc tu mamy taką kontrowersję. Obaj panowie, czyli Sucharski i Dąbrowski, mieli zawrzeć takie porozumienie mówiące o tym, że po wojnie Sucharski wyjaśni, jak było naprawdę, ale Sucharski w 1946 roku zaraz po wojnie zmarł i tajemnicę ze sobą zabrał, można powiedzieć, na wieki. Kampania wrześniowa toczy się dalej. Od 7 do 17 września staramy się utrzymać linię frontu na linii rzeki Narew i San. Toczymy wtedy między innymi walkę o Wiznę. Obrona Wizny nazywana jest polskimi Termopilami. Pod Wizną dowodzi kapitan Władysław Raginis, który na początku walki przeciwko Niemcom toczonej mówi swoim żołnierzom: ja żywy Niemców do Polski nie wpuszczę. Panowie, walczymy do końca. No i przez 3 dni nieco ponad 700 polskich żołnierzy powstrzymywało ataki 42 tysięcy żołnierzy niemieckich. Polacy chronili się w bunkrach, Niemcy za to mieli artylerię, mieli samoloty do dyspozycji, no i oczywiście ogromną przewagę w ilości żołnierzy. Po 3 dniach Polakom skończyła się amunicja, było też już sporo rannych i żołnierze zapytali kapitana, co w takiej sytuacji mają zrobić. I kapitan kazał się wszystkim ogolić, wyczyścić mundury, powiedział, że idziemy do niewoli, ale mamy iść jak na defiladę, jak zwycięzcy, spojrzeć Niemcom prosto w oczy, bez zażenowania, bez cienia porażki w oczach. Natomiast sam się zabił, no bo powiedział, że on żywy Niemców do Polski nie wpuści. To są takie analogie z Termopilami, zarówno jeżeli chodzi o 3 dni bitwy, jak i o śmierć dowódcy.
oraz tą ogromną przewagę na korzyść przeciwnika, jaką mieli tutaj akurat w tej bitwie Niemcy. Całą bitwę pod Wizną rozsławił zespół Sabaton w piosence 42-1. 8 września pierwsze oddziały niemieckie stanęły pod Warszawą, co zmobilizowało nas do walki. 9 września zaczęła się bitwa nad Bzurą, która miała powstrzymać atak Niemców na Warszawę. Bitwa bardzo długa, jak widzimy, aż do 18 września toczona. 16 września resztki armii Kraków i Lublin zostały otoczone przez Niemców pod Tomaszowem Lubelskim. 17 września z kolei Niemcy zajęli Brześć nad Bugiem położony. Kolejny komentarz do tego, co się dzieje. Widzimy, jak mały polski żołnierz próbuje zatrzymać to, co nieuchronne, czyli zatrzymać atak Niemców, którzy są potężną armią w tym przypadku i w tamtym czasie. 17 września o 5:40 rano mamy kolejną katastrofę, mianowicie polski ambasador w Moskwie, pan Grzybowski, został wezwany przed oblicze rządu radzieckiego, Związku Radzieckiego i została mu wręczona nota informująca, że Związek Radziecki powiada wojnę Polsce. Więc jesteśmy zaatakowani teraz od wschodu. 17 września agresja Rosjan. No i w odpowiedzi na to mamy kolejną katastrofę, bo nasz rząd, widząc, że Polska jest atakowana przez Niemców i przez Rosjan, opuszcza Polskę. 18 września przekracza nasz rząd, nasze władze państwowe najwyższe, przekraczają granicę z Rumunią, gdzie zostają bardzo szybko internowane przez Rumunów, czyli wzięte do niewoli. Polska zostaje bez władza głównego, bez prezydenta, bez premiera, bez rządu, więc sytuacja fatalna. Od 18 września już tak naprawdę pojedyncze punkty oporu walczą, czyli już nie mamy jakiejś zorganizowanej armii, tylko odcięte poszczególne rejony Polski walczą już na własną rękę, dogasają, podbijane stopniowo przez Niemców. Bardzo dużą rolę w obronie Warszawy odegrał prezydent Warszawy, pan Stefan Starzycki, który tutaj widzimy na zdjęciu, który nawoływał warszawiaków do kopania rowów, do budowania barykad, do gaszenia pożarów po bombardowaniach niemieckich, więc on tutaj kierował obroną Warszawy, utrudnił rzeczywiście Niemcom zajęcie naszej stolicy. Zresztą Niemcy później go odszukali i rozstrzelali za to. 28 września jednak Warszawa skapitulowała. 2 października skapitulowała polska załoga na Helu pozostawiona. Walczyła najdłużej, dłużej od Westerplatte, jak widzimy, bo przez cały miesiąc, ale w końcu również skapitulowała. Ostatnią bitwą kampanii wrześniowej jest bitwa już w październiku, rozegrana między 2 a 5 października. Bitwa pod Kockiem, którą stoczył oddział Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie, dowodzona przez Franciszka Kleberka. Ogromne zniszczenia, ogromne straty. Tutaj dla przykładu zobacz, jak wyglądało to, co zostało z Zamku Królewskiego w Warszawie. Dopiero w latach 70. rozpoczęliśmy odbudowę tego Zamku Królewskiego i tak to dzisiaj wygląda. Tu jest plakat, który związany jest z agresją wojsk radzieckich na Polskę 17 września. Plakat, który miał wpajać chłopom ze wschodniej Polski, że przybycie Armii Czerwonej to jest wyzwolenie. Wyzwolenie od wyzysku chłopów przez polskich ziemian, ziemiaństwo polskie, potomków szlachty polskiej, że Armia Czerwona przynosi wolność dla chłopom polskim i sprawiedliwość tym chłopom. Zobaczmy, jak przebiegały kierunki ataku. Tak jak wspomniałem, Słowacja wspierała wojsko niemieckie. Wojsko niemieckie wskutek tym atakowało nas od zachodu, od północy z Prus wschodnich, no i od południa tutaj ze słowackimi wojskami. Widzimy, że mamy zajęcie zachodniej Polski od północy, od południa, od zachodu przez właśnie Niemców. Natomiast zielone strzałki pokazują nam od 17 września, jak postępowały ataki radzieckie, ataki Rosjan na nasz kraj. Zobaczmy na taką animację, która pokazuje nam po kolei, tutaj widzimy, jak dni się zmieniają, jak Polska traciła ziemię w kampanii wrześniowej. Dzień po dniu, jak to przebiegało. Tu widzimy jeszcze walki o Warszawę, obronę Warszawy, bitwa nad Bzurą, która chroni tę Warszawę. Później już sytuacja staje się beznadziejna. 17 września Rosjanie wkraczają na nasze ziemie. No i 28 września pada Warszawa, jak widzimy, i nasz kraj tak naprawdę przestaje
istnieć. Stąd określenie, że jest to kolejny rozbiór Polski będący wynikiem układu zawartego pod nazwą Traktat Ribbentrop-Mołotow. To jest mapa, która się pojawiła prawie taka sama jak ta, która się pojawiła na początku naszego spotkania, ale tu widzimy pewną korektę. Dlatego, że początkowo zgodnie z traktatem Ribbentrop-Mołotow polskie ziemie miały być podzielone na biegu rzek Wisła na Rewsan. Zostało to jednak 28 września skorygowane, kiedy spotkali się Niemcy i Rosjanie na ziemiach polskich. Doszło do korekty tego podziału ziem polskich. Niemcy wzięli nieco więcej. Przesunięto tę granicę na wschód. Ona pierwotnie miała tędy przebiegać, ale Niemcy przesunęli ją na wschód na linię rzek Wisła-Bug-San. Czyli na wschód przesunięto, Niemcy zyskali więcej ziem polskich. W zamian za to Rosjanie uzyskali od Niemców Litwę, bo według traktatu Ribbentrop-Mołotow Litwa miała być niemiecka jako przedłużenie Prus Wschodnich tutaj. Natomiast po kampanii wrześniowej Niemcy oddali Litwę Rosjanom, a sami wzięli część ziemi, które miały być radzieckie, a więc tutaj właśnie więcej ziem polskich. Tam jeszcze było kilka innych korekt, ale już poza Polską tak naprawdę. Zdjęcie ze spotkania właśnie armii radzieckiej, armii niemieckiej. Widzimy tutaj niemieckich żołnierzy po prawej stronie i Rosjan w czapkach okrągłych. 28 września. Straty polskie to widzimy przed sobą, a straty niemieckie, natomiast straty radzieckie są małe. One prawdopodobnie nie są prawdziwe, ale też pamiętajmy, że kiedy Rosjanie zaatakowali Polskę, to polskie wojsko nie wiedziało, jak się ma do tego ustosunkować. Rozkaz pierwszy brzmiał unikać starć z Rosjanami. Więc Rosjanie zaatakowali wtedy, kiedy już wiedzieli, że polska armia nie jest w stanie wygrać, że już jest dziesiątkowana i kiedy też Stalin wiedział, że Anglia i Francja nie zaangażują się w konflikt w obronę Polski. Więc tutaj wyrachowanie ze strony Stalina. Karykatura kolejna, warta zapamiętania. Stalin i Hitler nad trupem Polski się pochylają i prawią sobie, można powiedzieć, jakie powody, dla których zaatakowali. Hitler mówi, ścierwo tej ziemi, jak sądzę, mówiąc tutaj, że Słowianie, Polacy to podludzie. Natomiast Stalin uzasadnia atak na Polskę, mord dokonany na Polsce, krwawy morderca robotników, jak sądzę. Więc tutaj uzasadnia to ideologicznie komunistycznymi tezami. Kolejny rysunek warty zapamiętania. Widzimy tutaj Polskę jako czerwonego kapturka. Mamy napis Polska, który odkrywa w łóżku, że wilk uczesany na Hitlera, grzywka, zjadł babcię. Mało tego, obok niego jest niedźwiedź, który jest symbolem Rosjan. No i zaraz pożrą kapturka, jak widzimy. Czyli tutaj mamy symboliczne pokazanie ataku na Polskę niemieckiego i radzieckiego, na bezbronnego kapturka. Ciekawy rysunek z francuskiej prasy. Polska ukrzyżowana na swastyce. Hitler skrzyżuje, a Stalin podaje tutaj młot i sierp, symbole komunistycznego Związku Radzieckiego. Podaje mu tutaj narzędzie do ukrzyżowania Polski. Pancerny gołąbek pokoju ze swastykami wysłany z Polski kłębiącej się zniszczeniami wojennymi na zachód. Czyli rysunek komentujący to, że Hitler po pokonaniu Polski zapewniał zachodnie kraje, że na tym koniec, że on nie będzie dalej prowadził wojny, że nie będzie zagrażał żadnemu innemu państwu w Europie. No oczywiście była to bzdura. Plakaty z tamtych czasów, z kampanii wrześniowej, widzimy tutaj zaangażowanie polskiego żołnierza, wara od naszych ziem, nie oddamy tutaj Polski Niemcom. No i tutaj plakat mobilizujący do broni. A zobacz jeszcze, co powiedział jeden z dowódców niemieckich o kampanii wrześniowej. Gdyby jeszcze kilkanaście dni potrwała kampania wrześniowa, Niemcom by się skończyła amunicja. Wystarczyłoby, żeby Francuzi i Anglicy rzeczywiście wypowiedzieli wojnę i zaczęli działać zbrojnie przeciwko Niemcom. I prawdopodobnie wojna by się skończyła bardzo szybko porażką Hitlera. To jest przykład na to, jak taka polityka zachowawcza może się skończyć tragicznie dla wielu ludzi. Niemcy z kolei takie plakaty rysowali i kolportowali, zrzucając całą winę za zniszczenie Polski na Anglików. To jest perfidia też, bo widzimy tutaj polskiego żołnierza poranionego, stojącego na tle zniszczonych ziem polskich, wskazującego na ruiny polskie i krzyczącego do premiera angielskiego, do Chamberlaina: Anglia, twoje dzieło. No a przecież tak naprawdę to jest dzieło
Niemców i Rosjan, a nie Anglików. Anglicy są tutaj pośrednio winni, więc jest to propaganda niemiecka, która próbuje zrzucić całą winę za cierpienia Polaków, zniszczenia Polski właśnie na Anglików, a nie na siebie, odsunąć od siebie takie podejrzenia. I na koniec mity, które pokutują w niektórych miejscach jeszcze ciągle na temat kampanii wrześniowej. Mitem jest to, że polskie wojsko było tak zacofane, że atakowało kawalerią czołgi niemieckie. Tak jak mówiłem, w bitwie pod Krajętami. To jest nieprawda. Polska kawaleria była wyposażona w broń przeciwpancerną, w karabin przeciwpancerny i starała się w ten sposób czołgi atakować. Niestety ten mit został utrwalony przez jeden z filmów, gdzie rzeczywiście reżysera poniosło i pokazał taką scenę, kiedy z szablami próbujemy atakować czołgistów niemieckich. No to jest bzdura. Co gorsza, niektóre podręczniki niemieckie miały takie zdjęcie właśnie zamieszczone z tego filmu przy temacie o kampanii wrześniowej, co pokazywało kompletną nieprawdę o polskim wojsku. Poza tym kawaleria miała też armatki, działa, które były używane przeciwko czołgom niemieckim. Kolejny mit to taki, że polskie lotnictwo wojskowe zostało w całości zniszczone w pierwszych dniach wojny. To nieprawda. Toczyliśmy też pojedynki w powietrzu. Zresztą to dawało doświadczenie pilotom, którzy później walczyli w obronie Anglii. Kolejny mit to taki, że Polska nie wykazała znaczącego oporu i szybko się poddała. Chcę zauważyć, że Francja, która miała wtedy opinię mocarstwa, walczyła zaledwie kilka dni dłużej niż Polska, więc jest to nieprawda, że my nie postawiliśmy silnego oporu Niemcom. Po prostu nie dostaliśmy żadnej pomocy oraz zostaliśmy zaatakowani przez Rosjan, co kompletnie już nas pokonało, można powiedzieć. I ostatni mit, o którym chcę powiedzieć dzisiaj, to to, że armia zwyciężyła dzięki Blitzkriegowi w Polsce. To też nieprawda, bo widzieliśmy na mapie chociażby, jak długo trwało zajmowanie poszczególnych rejonów naszego kraju, więc ten Blitzkrieg się po prostu nie sprawdził. Zresztą Niemcy musieli odłożyć prowadzenie wojny o wiele miesięcy, kontynuowanie wojny, dlatego że musieli uzupełnić straty, jakie ponieśli podczas właśnie kampanii wrześniowej. Niemcy się nie spodziewali, że Polacy tak silny opór postawią armii III Rzeszy.